Bitcoin dalej śpi. Na tapecie dzisiaj Lisk oraz Matic. Pytanie do Ciebie: czy masz plany rozgrywania giełdy? Cześć, witajcie serdecznie 7 kwietnia na Poranej Analizie Technicznej. Oczywiście szybkie ogłoszonko, zapraszam na CAD Kurs, CAD Pro. Całość 40 plus spotkań, jesteśmy po piątym głównym spotkaniu. Cała metodologia, którą ja się poruszam na rynku, plus omówienie strategii, którymi ja osobiście gram na rynku, zarządzanie kapitałem, futures, część praktyczna, także grupa KS, kryptospekulanci, codzienne live na o 20 na żywo, poranne odprawy, strategie no i wiele wiele innych rzeczy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, link w opisie. Lecimy sobie szybciutko słuchajcie do portfela. I teraz tak, w portfelu, tak jak mówiłem, LDO zredukowane, GRT zredukowane i meta z rynku tradycyjnego zredukowana. Jedna pozycja na mecie. Natomiast, natomiast tak, przy redukcji LDO wpadły Hod free, czyli za darmo monety podchodla zostały wzięte z rynku. I tutaj, oczywiście, z nowych rzeczy to słuchajcie ARB który na chwilę obecną jest na minusie, ale jest też tam plan rozegrania na tym ARB, więc na spokojnie pociągniemy. Z rzeczy interesujących, które będą mnie interesować to NMR i tam też mam plan cały na rozegranie, ale to jest w trakcie, na chwilę obecną. Dobra, słuchajcie, jako że jest troszkę nuda na rynku, to Wam dzisiaj o coś Was zapytam. Pierwsza rzecz, o którą chcę Was zapytać to taka, czy w środę możemy się spotykać na rynku tradycyjnym. Czy rynek tradycyjny też was w jakiś sposób interesuje, czy też dywersyfikujecie się na rynek tradycyjny? Mam tu na myśli oczywiście akcje. Jeżeli tak, to poniedziałek, piątek byłoby krypto, a w środę byśmy mogli sobie listnąć rynku tradycyjnego. Tutaj napiszcie w komentarzach, czy was to interesuje po prostu, prawda? I teraz słuchajcie, tak, chciałbym was zapytać o jedną rzecz, okej. Okay o jedną ważną słuchajcie, rzecz, czy wy robicie plany na rynku pod rozegranie czegokolwiek, okej? Okay? Plany na rynku, co mam na myśli? Mm. Słuchajcie, <laughs> bo często dużo z was osób pyta się mnie, czy będzie rosnąć, czy będzie spadać. Słuchajcie, ja zawsze odpowiadam, a jakie to ma znaczenie, prawda? Bo mm, dla osoby świadomej, co na rynku robi, krypto, OK? ważne są strategie i plany, rozegrania. Chyba, że ktoś się zajmuje tradingiem, no to na chwilę obecną nie mówimy o tradingu, o takim szybkim tradzie, tylko mówimy o tym, co robi osoba na rynku, prawda? Czyli słuchajcie, jeżeli jestem na tym rynku, to naturalną rzeczą jest, że muszę być przygotowany na dwie opcje. Na opcję w górę, na opcję w dół, prawda? I teraz tak, słuchajcie, nie ma takiego analityka, który, jeżeli wie, co robi, prawda? który analizuje tylko w górę, prawda? Zawsze, jeżeli ktoś zna się na rynku, no to gra pod dwie strony, czyli prosta, logiczna układanka. Punkt A, co robię, gdy rośnie? Punkt B, co robię, gdy spada, prawda? I wtedy tak naprawdę nie ma znaczenia, czy będzie spadać, czy rosnąć na rynku, cena, bo na wszystko będziemy przygotowani. I tutaj Wam pokażę na przykładzie Habara. E, oczywiście tutaj, gdy mieliśmy spadki, no to, no to wiadomo, ustawialiśmy się pod spadki, bo raczej tu większej perspektywy na wzrosty nie było, czyli ogólnie rzecz biorąc, te miejsce i te miejsce, o którym też was mówiłem na tym Habarze, te miejsca nas interesowały pod zakupy. I ja te jeszcze miejsca mam w zakupach, znaczy w zakupach, w zleceniach. Znaczy w zleceniach, na portfelu, tylko że zlecenia już teraz sprzedażowe, prawda, a nie zakupowe, bo już zakupy mnie tu nie interesują na hawarze. I teraz tak, słuchajcie, odnośnie teraz tego ruchu, który się stworzył na rynku krypto, dostaliśmy duży wzrost, tak, mamy duży wzrost na hawarze, tam jest chyba ponad 100%, yy, chyba blisko nawet 200%, ja sobie teraz zobaczę. 100, dokładnie, 175%. I teraz tak, słuchajcie, bardzo naiwnym byłoby myśleć, że rynek będzie sobie tylko pionowo rosnąć w górę, prawda? Czyli po tym wzroście 175% my dostajemy korektę, tak? Czyli my dostajemy duże A, duże B, no i teraz jesteśmy, albo kończymy po prostu na później na, na korekcie pędzącej, albo sobie jeszcze robimy C. I teraz tak, w razie gdyby rynek miał spadać, czyli robić jeszcze korektę, okej. Okay, o czym też mówię na Bitcoinie, gdzie zasięg tu jeszcze jest na 24-22, co Bitcoin mógłby, słuchajcie, zrobić, czyli to 24-22 tysiące jako korekta, w tym przypadku pędząca i byłoby to jasne i czytelne, ok ABC i dopiero i dopiero start, prawda? No to, no to, no to, no to, no to, no to nie to. <coughs> Czekajcie gdzie to było. Habar, ok. No, to jestem przygotowany ewentualnie na spadki. Czyli mam pozycję już rozrysowaną, która będzie mnie interesować, gdy będzie cena spadać. Ale to nie oznacza, słuchajcie, że ja będę wychodzić z jakichś swoich pozycji. Bo na początku, kiedy wchodziłem w tę pozycję, prawda, miałem plan rozegrania habara do tego miejsca, prawda? Czyli po co ja tu gram? Jeżeli mamy duży wzrost. I mamy korektę, to Gram pod jeszcze jedną falę. No to jest naturalne. Zobaczcie na dominacji Bitcoina, prawda? Czyli dominacja jest napięta. Historycznie z tych momentów reagowaliśmy w dół, a co za tym idzie, alty, e, alty słuchajcie, e, rosły, prawda? Nie mówię, że tak będzie teraz, to jest nieistotne, ale nic do nieba nie rośnie i ta dominacja zacznie spadać. A jak zacznie spadać ta dominacja, prawda, no to wtedy. Alty również na tym skorzystają, więc ja pod to gram, Czy ogólnie zobaczcie, zrobiliśmy sobie, ja tu wezmę ABC, zrobiliśmy sobie pierwszą falę, jak to naturalnie bywa, zrobiliśmy sobie korektę, ok, i ja tu gram słuchajcie jeszcze pod, mm, co z tą myszką moją, ja, no czekajcie, muszę, muszę jeszcze raz, bo mam troszkę myszkę, Zytą już mamy A, mamy B, mamy C. Jak gram pod te trzy fale? Oczywiście, mógłbym się kieszować tutaj, bo pewnie gdzieś tutaj bym znalazł strefę fajną podażową, ale nie robię tego, bo mój plan jest dużo wyższy, prawda? I teraz tak, pytanie do Was czy Wy robicie sobie plany całe rozegrania? Bo, jeżeli macie takie plany, jeżeli macie jeszcze strategię i potraficie, nie wiem, analizować, żeby te strefy sobie wyłapać, czyli te strefy o dużym prawdopodobieństwu, co jak mnie oglądacie, to widzicie, że te strefy bardzo ładnie działają wszystkie, prawda? Więc, czy macie taki plan na rozgrywanie rynku, zarówno w górę, tak jak, jak i w dół, prawda? Bo to jest bardzo ważne, żeby, żeby wiedzieć, co się na rynku chce zrobić w razie spadków, a co chce się zrobić w razie wzrostów. I teraz tak, jeżeli będą dalsze kontynuowane wzrosty, a liczę na to, nawet jeżeli tu spadniemy, jeszcze będzie zła atmosfera i tp i td, to już raczej nie wybijemy tego dołka, więc liczę tutaj po tej korekcie po prostu dla tego ruchu na budowanie się w następnych tygodniach w kolejnej fali, no to jeżeli tak będzie, no to oczywiście gram pod dalsze wzrosty, no i tutaj akurat Sami widzicie, te pozycje są przygotowane pod wzrosty, prawda? Natomiast jeżeli będą spadki, ok, to jestem przygotowany na tych spadkach ewentualnie pod jakieś pozycje nowe, które mnie interesują. No i takim, taką pozycją nową, która mnie interesuje, jest na przykład NMR, prawda? Akurat nie ten wykres, bo jest pusty. NMR, akurat ten, prawda? Czyli zobaczcie, mam przygotowane pozycje gdy będzie ta moneta spadać i mam przygotowane pozycje, gdy będzie ta moneta rosnąć, czyli gdyby do moich pozycji miało nie dotrzeć. I na tym, słuchajcie, polega analiza techniczna, a nie na wróżkowaniu. Czyli my za pomocą analizy wyznaczamy sobie miejsca pod strategię zagrania, prawda? Nie odwrotnie. Więc to jest, słuchajcie, bardzo ważne. No i pytam do was, czy wy kierujecie się strategiami i planami rozegrania, czyli tak jak zakładacie firmę, e, jeżeli Mogliście kiedyś gdzieś tam mieć swoją firmę, no to pewnie mieliście plan, prawda, działania, biznesplan, plan, czyli co w długim czasie będę robić, jak to będę rozwijać, itp, itd. Wtedy słuchajcie, nie ma znaczenia, czy rynek pójdzie dołem, czy pójdzie górą, bo wtedy mamy plan, trzymamy się planu i realizujemy plan, prawda? I tutaj nie da się inaczej, bo zobaczcie, na takim nmr -ze punkt zero jest tutaj, prawda? Więc jeżeli ja dostanę spadki i mam plan tutaj w strategii HP, no to co, spadnie poniżej zera? No nie, no po prostu będę wykonywać plan dalej, okay? czyli nie interesuje mnie, czy to spada, oczywiście większość na rynku będzie płakać, słuchajcie, będzie trzęsienie ziemi, będzie apokalipsa, a my się z tego po prostu śmiejemy, bo po prostu zobaczcie, mamy plany i realizujemy. Dobra, słuchajcie, co do Bitcoina, no to na chwilę obecną ruch boczny nic się nie zmieniło. Strefa podażowa cały czas nas zatrzymała. Sami widzicie po tych strefach. Przecież ta strefa, słuchajcie, była, jak jeszcze tu byliśmy, prawda, ta strefa była już tu wyznaczona. Tu była jeszcze strefa, z której też zrobiliśmy w dół ruch. Więc zobaczcie, jak te strefy fajnie działają. Zresztą, kto mnie ogląda, czy ta strefa na dołku, to wie, że te strefy wszystkie bardzo fajnie współpracują z nami, że tak powiem, pod strategię. I tego można się nauczyć. To nie jest jakaś wielka Słuchajcie, wielka tajemnica, prawda? Więc tak. Ruch boczny, ABC, ok, e, 24, 22, tu bym się spodziewał, ale nie mówię, że tak będzie, nie odbierajcie mnie w ten sposób, bym się spodziewał, jeżeli będą spadki, natomiast ja jestem cały czas byczo nastawiony, ale zdaję sobie sprawę, że rynek może tu jeszcze wykonać korektę, dlaczego? Dlatego, że na wielu altach brakuje, słuchajcie, właśnie tego ruchu takiego spadkowego jednego i to nie tylko na habarze, bo mamy bardzo dużo takich altów, e, czy to, słuchajcie czy to, słuchajcie, Solanka, prawda, też brakuje tutaj A, B i C, tej, tej korekty, okej, okay, tutaj brakuje. Więc tak się to układa, że ten jeden spadek byłby tutaj, słuchajcie, bardzo czytelny, znaczy bardzo czytelny, bardzo, bardzo potrzebny. Malik, cześć, gdzie grasz na, na akcję typu Volkswagen? Słuchaj, Malik, gram na XTB, hmm, nie wiem, czy to jest dobry broker, czy niedobry, po prostu tam gram, nie mam, ale na chwilę obecną nie mam porównania. E, Aventus, wszyscy mamy Liska na tapetę. Go i Karic proszę na Słuchajcie, ja o Lisku też wam mówiłem. E, o tej strefie podażowej, prawda? No, zobaczcie, znowu gdzieś tam parę miesięcy temu mówiłem, że tutaj jest strefa podażowa, że tu będzie to jakoś tam reagować. Zareagowało, zareagowało. Są te strefy silne, słuchajcie, więc warto się tam na przykład ustawić zlecenia sprzedaży, czy częściowej, czy całej. I słuchajcie, i teraz mój błąd, bo ja miałem tutaj wejście z tego miejsca tu prawda i nie stake profitowałem liska na tym na tym, na tym na tym wybuchu i to jest mój błąd bo po prostu nie ustawiłem zlecenia a patrząc historycznie słuchajcie zobaczcie tęknot, tęknot, ten knot, ten, knot, ten knot, prawda patrząc historycznie było na to duże prawdopodobieństwo że to, tutaj też takie coś będzie i nie, nie wykorzystałem tego 50%, 50 zysku, które mógłbym mieć. Więc tutaj przestroga przed tym, żeby jednak, jak widzicie na wykresie, że takie monety są, które strzelają. Ok, do mimo wszystko, żeby słuchajcie gdzieś tam ustawiać te zlecenia. I teraz, tak na Lisku, następna nasza strefa podażowa to jest 1,759. Nie robię tutaj wejścia na Lisku, bo jakby. Tu trzeba by cały plan też zrobić na wejście, wyjście i co w razie w. E, więc tutaj jakby nie robię wejścia. Natomiast informuję Was, że strefy podażowe to 1503, 1759, 1759. Zwłaszcza tam bym się też również spodziewał e, jakiejś reakcji. Zwłaszcza, że tu mieliśmy też dwa szczyty, ok, czyli jest to też jakby strefa, jak to się mówi, oporu, jakby strefa oporu, słuchajcie, więc jest to jakby też strefa oporu. E, Dodatkowo strefa wynikająca z analizy technicznej też tam, też tam słuchajcie, jest. Dobra, więc na lisku taka sytuacja, tak sytuacja by wyglądała. Co do e, Matic. co do matik, słuchajcie, matik jest dość złożony, my tutaj też się interesowaliśmy tym matikiem, zrobił korektę ABC, okay, taką małą w górę, więc jeżeli tutaj będzie kontynuacja, może ja się przełączę na troszkę, troszkę tutaj. Aby było lepiej widać, zobaczmy. Mamy ABC, czyli trójkowy ruch. Trójkowy ruch zawsze jest tutaj przebity, jest OPS lokalny. Trójkowy ruch zawsze jest korektą, jeżeli jest korektą. Natomiast, jeżeli to będzie się rozwijać tutaj dalej, czyli będziemy przebijać to A, tutaj w tym przypadku, prawda, to A, no to zasięg, takie zasięgi dwa. To krótkoterminowe, to jest 1.2.5 i 1.3.2, okay? natomiast max, co Matic na chwilę obecną dla mnie może zrobić, to jest 1.6.1.8 okay? i to jest dla mnie osobiście wszystko. Dlaczego? Dlatego że Nomatic ma już dużą kapitalizację, porusza się dodatkowo w takim ruchu, słuchajcie, kanałowym. Ma dużą tutaj strefę podażową. No i też coraz trudniej pchać tą cenę w górę, no bo czym większa kapitalizacja, tym trzeba więcej tutaj wsadzić pieniędzy, prawda? Więc to też słuchajcie nie jest łatwe. Dlatego dla mnie ścianą docelową dla tych wzrostów całych to jest 1,6,0, 1,6,1. Chociaż Matic, słuchajcie, rośnie cały czas, prawda? On tutaj ma te strzały, powroty, strzały, powroty, strzały, powroty. No to zajdzie na następny powrót, no, liczę z tej strefy podażowej będzie, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, mocno bym się interesował 1,6,1. E, ok, no to tu Matic tak by wyglądał. Słuchajcie, co do bitcoina jeszcze, to jedna uwaga. W środę. A w ogóle co do rynku krypto, w środę mamy odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych i protokół z posiedzenia, więc środa, no Bitcoin do środy musi się ruszyć, prawda, znaczy do środy albo w środę po, 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 po danych inflacyjnych. No są to ważne dane, czyli znowu będą one miały wpływ na to, jak będzie wyglądać stopy procentowe w Ameryce, no i możliwy jest pivot Fedu. I ten pivot Fedu jest, słuchajcie, niezbyt optymistyczną rzeczą. Ja wiem, że wszyscy na niego czekają, ale historycznie ten pivot raczej powodował spadki, prawda? Na piwocie raczej Fedowskim były zazwyczaj spadki, historycznie patrząc, ok? Więc ten pivot Fedu na razie nie za bardzo. Pamiętajcie, że rynek zawsze gra do przodu, czyli rynek już rozgrywa to. A ja tu może się przełączę, słuchajcie, na w ogóle akcje amerykańskie, żeby wam pokazać no na przykład weźmy faworyta metę, prawda, albo na przykład, no niech będzie meta, ok, więc rynek już rozgrywa to, że te stopy procentowe będą, słuchajcie, albo zatrzymane, albo będą spadać i w chwili, gdy jest takie powiedzenie, kupuj plotki, sprzedawaj fakty, prawda, czyli kupuj plotki, sprzedawaj fakty, w momencie, gdy ten fakt się wydarzy, czyli FED e, przestanie albo zacznie obniżać, no to wtedy... No, rynek już to rozegrał, prawda? I za bardzo nie ma pod co grać, <laughs> czyli część się po prostu keszuje, Bo dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wszyscy pod ten piwot kupowali, 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 kupowali pod ten piwot i nagle, gdy jest ten piwot Fedu, okej, okay, okazuje się, że już wszyscy kupili, którzy mieli kupić i pod to zagrać. Okay? No i następuje realizacja, no bo dalej cena jakoś po tym piwocie nie chce iść, <laughs> bo już wszyscy się załadowali, no i następuje realizacja. Zysków. No tak to też na rynku krypto, jeżeli chodzi o wydarzenia, wygląda. Słuchajcie, wesołych świąt Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Spotykamy się po świętach. Pytanko do Was, no to, no to wiecie takie, takie, które miałem o tej giełdzie tradycyjnej, o tych planach. Spotykamy się po świętach. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.